Witaj serdecznie, Jakub Kulik dla Fansporta, ze mną mój sparring partner Konrad Karwat. Witam serdecznie, Siemka. Słuchaj, jak raz to można powiedzieć już sparring partner, także może tak być. Słuchaj, witam na Gromdzie, Gromda 13, no nie mogło was tutaj zabraknąć jako fanów sportu walki, cała ekipa, Strong Ekipa jest tutaj mocnym składem. Tak, cała ekipa Strong Ekipa razem, też do zadań specjalnych, bo prowadzimy tutaj studio, nie wiem czy wiesz, także będziemy na otwartym YouTubie lecieć i będzie można zobaczyć, jak my tam sobie radzimy w tym, przed tym ekranem. Słuchaj, no wy doświadczenie jako youtuberzy macie od długiego czasu i też chyba ten wasz projekt bardzo fajnie się rozwija i dużo macie, jeśli chodzi o pozytywne komentarze, takich zwrotów, nie? No staramy się, żeby to po prostu było dla ludzi. Też fajnie, że fajnie odbieram to w ten sposób, że to lubią oglądać, że dopytują się kiedy kolejne odcinki, że podobają się te odcinki. No słuchaj, dla nas to jest mega, że to jest doceniane, nie? Słuchaj, jedna z największych wkrętek, jakie widziałem u was i tak się śmiałem, to była sprzedaż betoniarki, jeśli dobrze pamiętam, tak? To musisz trochę ciszej, bo tu stoi ten od betoniarki. Obrażony jest, bo do tej pory ponoć wydzwaniają się, zdarza i pytają, kiedy można przyjechać. Nie, to powiem ci, było mistrzostwo. Słuchaj, jak oceniasz tą Gromdę 13, bo powiem ci szczerze, że mocne zestawienia, no i chyba walka o miano króla walk na gołe pięści. O zestawieniach nie chciałbym jeszcze rozmawiać, bo jeszcze walk nie widzieliśmy. Czekam po prostu na przebieg tego wszystkiego. Co do walki wieczoru, no to zestawianie jest... Kapelusze z głów spadają, ale sama ta aranżacja tego wszystkiego, jak to wszystko tu wygląda, ta synatyzowane na lata 80., 90., robi to robotę strasznie. Słuchaj, nawet dresy, nawet te materiały promocyjne też były tak zrobione. No Gromda fajnie promuje te sporty walki i szczególnie walki na gołe pięści. Oni mieli ciężką drogę, bo też musieli zbudować to od samego początku. Ty jako znawca internetu, jak oceniasz tą drogę, którą oni przeszli, ten moment, w którym są? Może to, co powiem, trochę kontrowersyjne, ale oni produkują bardzo wielu teraz zawodników i fajtowych. Zobacz, Diego Zadyma, kto tam jeszcze był, Denis Załęcki, kupę takich mocnych nazwisk, które teraz są gdzieś tam rozpoznawalne. Jest jeszcze jedno, które powiem ci chyba poza kamerą. A Denis Labryga. Nie. Denis Labryga się tu nie bił. Inne, zupełnie inne też kierunek. No Toruń przecież Gleba, tak zapomnieliśmy o Glebie, ale jest jeszcze jeden zawodnik, który jeszcze nie jest ogłoszony, a ja już pewne przecieki mam. No to poza kamerą byś mi powiedzieć. I słuchaj, no Bega mi się to podoba, fajne widowisko, też Krzysiek zwrócił uwagę, że mówi, kurde, nie też to wszystko fajnie wygląda, że chłopaki boksują, też się dobrze wyglądają, to też dla oka jest, wiesz, fajne, nie? Fajnie, mi się, powiem ci, bardzo podobają na przykład koszulki, które ma Gromda, bo powiem ci, wyglądają jak taki trochę AC Milan, no, ale wiesz. Się z AC Milanem kojarzy, trochę nie moja strona, bo ja bardziej Manchester United, ale fajnie. Słuchaj, z włoskich klubów tutaj na angielskie, powiedz mi tak, ta walka... AC Milan, nie wiem, czy nie założyli Anglicy. Może tak być, możesz mieć rację. No tak mi się wydaje, nie jestem pewien, ale nie chciałbym się wygłupić, ale wydaje mi się, że tak. Na pewno wymyślili piłkę nożną, tego możemy być pewni. Posłuchaj, walka wieczoru, no ciężko tutaj upatrywać faworyta, bo niezwykle wyrównane starcie i pewnie jako kibic to chciałbyś pięciorundowego boju. Wiesz co, chciałbym zobaczyć na pewno mocną walkę, dobrą rywalizację, no i tą technikę, którą oni mają fenomenalną, to jest inny poziom boksowania, nie? Słuchaj, ty miałeś okazję też z Don Diego chyba walczyć na tej samej gali, bo walczyliście na High League'u, na pewno dla tej samej federacji, ale nie jestem pewien w tym momencie, czy na tej samej gali. No mamy już ogłoszony High League, ciebie w tych zestawieniach nie było. Pytanie, dlaczego? Ja mam wesele, słuchaj, biorę ślub teraz, więc skupiony jestem na tym, też otwieram drugą siłownię, muszę to wszystko poukładać, ale wydaje mi się, że pod koniec roku gdzieś się zobaczę. Gdzieś się zobaczymy, to ja domyślam się pewnie gdzie. Jak oceniasz ten taki pomysł High League'a, jeśli chodzi o stworzenie turnieju, bo są, jest tam powiedzmy elitarne grono, jeśli chodzi o takich zadymiaczy i free fighterów. Wiesz co, uważam, że ta karta High League jest dla każdego. Są mega fajne zestawiane. Cały ten turniej jest mocno free fightowy, no bo mamy Marcina Najmana, mamy Ludwiczka, mamy Darka Lwa, mamy Super Mario, mamy Jacka Morańskiego, mamy Lizaka z EBB. Mega fajne, to jest takie pomieszanie, to co ci koneserzy free fightów lubią najbardziej, ale też dla takich ludzi, którzy lubią sport, jak ja na przykład, walka Sarary. Mega. Walka Pasternaka, walka Labryga z tatą Denisa Załęckiego, też super. Więc moim zdaniem jedna z ciekawszych kart walki, jeżeli chodzi o High League. Słuchaj, a nie myślisz, że właśnie też odejście troszeczkę High League od tych bardziej frykowych zestawień, bo Fame jednak bardziej oferuje celebrytów, można tak powiedzieć, influencerów, natomiast High League dosyć mocno sięga też po osoby, które mają zaplecze sportowe i ty też jesteś taką osobą, bo jednak zaplecze sportowe u ciebie górowało, dopiero później przyszły te freak fighty. No, znaczy...
U mnie to tak było, wiesz, dziwnie się to wszystko tak na siebie nałożyło, no bo ja gdzieś uprawiałem inny sport, nie, nic wspólnego ze sztukami walki, to byłbym strongmanem, a kanał tworzyłem też w międzyczasie, więc ciężko mi jest powiedzieć, czy oni mnie wzięli jako bardziej youtubera, czy jako sportowca, ale bardzo się cieszę, że dostałem szansę od Federacji Halik i na pewno gdzieś tam, na pewno nie planuję się nigdzie przenosić, tam jest bardzo dobrze i mam nadzieję, że tam coraz będę. Słuchaj, twój rywal wcześniejszy, czyli Tarzan, został ogłoszony też na innej federacji, też długo nie walczył. Jak oceniasz to zestawienie ze strolowanym? Tarzan, mega mocny zawodnik. Jeżeli chodzi o free fight, no wiadomo, no, jakiś tam, my w tych poziomie free fightowym nie będziemy się porównywali do poziomu sportowego. Co do strolowanego, dużo osób tam widziałem, że go skreśla, niepotrzebnie moim zdaniem, bo też gdzieś on fajnie tą stójkę pokazywał. Dla mnie to jest bardzo ciekawa walka, bo też gdzieś były swego czasu propozycje z tej federacji w stosunku do mnie właśnie ze strolowanym. I ciekawy jestem rozwiązania tej walki, czy Tarzan sobie poradzi. Jeżeli miałbym obstawiłbym na Tarzana. Zresztą to jest mój kolega, więc też mu kibicuję w tej walce. Mam nadzieję, że to po prostu wygra. No on mocno trenuje, ja z nim gdzieś tam jestem w kontakcie, bo więc wiem, że... strolowanego też bardzo lubię, gdzieś tam też mamy fajne relacje, ale mówię, jak Tarzana znam dłużej i tu mu kibicuję w tej walce, nie? I dlatego czysta sympatia, natomiast analizy zostawimy sobie już przed samą walką. Konrad, czego ci życzyć dzisiaj, jeśli chodzi o to wasze studio? O studio? Dobrej zabawy i tyle, bo to tu jesteśmy. No to Konrad, dobrej zabawy i emocji. Dziękuję bardzo.